she's pretending. Dzień dobry, kochani. Dobry wieczór, w zależności kiedy mnie oglądacie. Dzisiaj zapraszam was na ulubieńców września. Muszę wam powiedzieć, że dość dawno na moim kanale nie było takiego filmiku i jestem w szoku, że poprzestałam nagrywać tą serię, ale jestem, przybywam, mega kosmetycznie będzie i mam dla was same perełki, bo skoro tak dawno mnie nie było z ulubieńcami, no to dzisiaj nie zrobię żadnej lipy i powiem wam o kosmetykach i dwóch rzeczach niekosmetycznych, które uwielbiam, które się świetnie u mnie sprawdzają i zostawcie oczywiście kciuka do góry, jeżeli chcecie więcej takich kosmetycznych filmików, bo ostatnio nawet przy okazji kręcenia wam daily vlogów często pytacie, jaka jest moja pielęgnacja, czego używam, co polecam. Także jeżeli jesteście ciekawi, jeżeli lubicie kosmetycie, to zapraszam serdecznie do oglądania. Zaczniemy najpierw od mojej ukochanej serii. To jest tak zwane moje trio must have. Z marką Hello Body ja już miałam kiedyś, słuchajcie, do czynienia. Miałam wtedy peeling kawowy do ciała, o którym wam mówiłam. Miałam taki olejek antycelulitowy i po prostu uwielbiam. Wstawiałam też wam zdjęcie tych produktów wcześniej na Instagramie i na Facebooku. Mówiłam też o tej marce na Instastory na Instagramie. Jakiś czas temu dostałam, słuchajcie, do testów cudowne trio, które po prostu rozwaliło mnie na łopatki. Także zaraz wam przedstawię moich trzech ulubieńców właśnie z tej serii, z nowej serii, 100% organicznej, nietestowanej na zwierzętach i wydaje mi się, że będzie to coś 100% dla maniaczek zapachu kawy, dla maniaczek zapachu kokosa. Tam da-da-dam, mowa tutaj o nowościach właśnie, zobaczcie na tą szatę graficzną. Pierwsze co, to szata graficzna rozwala po całości. Przepiękne kolory, tutaj mamy baby blue, mamy lekki fiolet, mamy róż, także szata graficzna jest po prostu cudowna. Trzech ulubieńców, o których dzisiaj będę mówić, to jest Coco Clear, czyli detoks, maseczka do twarzy. Kolejna rzecz, Coco Pure, czyli detoks i kawowy skrab do buzi, do twarzy. I chyba taki mój ulubieniec, jeżeli miałabym tutaj jakoś specjalnie jedną rzecz wyróżnić, to jest Coco Fresh i to jest pianka do mycia buzi. Tak jak wam mówiłam wcześniej, są to produkty naturalne, organiczne, dobrze przetestowane i nietestowane na zwierzętach. To najważniejsze. I zaczniemy może od pianki. Pianka ma super opakowanie, ma pompkę, czyli to, co ja uwielbiam najbardziej, ale słuchajcie, zapach tej pianki po prostu przenosi mnie na Fidżi. Chciałam powiedzieć na Hawaje, ale powiem na Fidżi, słuchajcie. To mi się kojarzy z tropikalnymi, świetnymi wakacjami. Konsystencja pianki cudowna. I pamiętajcie, że już niewielka ilość tej pianki psiknięta sobie tutaj na dłoń wystarczy, żeby umyć dokładnie buzię, żeby rozprowadzić po całej twarzy ten produkt. 100 ml, naprawdę godna uwagi. Tak jak mówię, naturalna, nietestowana na zwierzętach. To jest chyba coś, na co każda z nas ostatnimi czasy zwraca uwagę. Także słuchajcie, pierwsza rzecz, pianka, polecam serdecznie. Kolejna rzecz to jest maseczka. Maseczkę robię dość często i bardzo ją lubię za zapach, za nawilżenie, za sprężystość skóry i wam pokażę zaraz, tutaj jest 50 ml produktu, zapach to po prostu Copacabana, żebym ja tylko tutaj nie upierdzieliła nic. Matko, jak to pachnie, słuchajcie, jak pina colada, naprawdę. Maseczka fajnie ściąga buzię, fajnie ją oczyszcza, przede wszystkim głęboko nawilża. I jest cudowna. Nakładamy na buzię na 15 minut, potem spłukujemy taką ciepłą wodą i już po prostu buzia gotowa na imprezę, buzia gotowa pod makijaż, buzia wypoczęta, także rewelacja. I ostatni produkt z tej serii to Coco Pure, czyli skrab do buzi, do twarzy, 100 ml, który po prostu pachnie jak poranna kawa. Jak kawa o poranku, czyli coś, co wiele z nas uwielbia. Uwielbiam peelingi do twarzy, które naprawdę dobrze ścierają ten martwy naskórek. Ja uwielbiam takie szorstkie peelingi, konkretne. Wtedy lubię się czuć taka, wtedy czuję się po prostu taka oczyszczona. O tak właśnie. Także Coco Pure jest to kawowy peeling do twarzy. A must have, słuchajcie. I razem z Hello Body przygotowaliśmy dla was kod rabatowy
minus 15 na hasło Bugi 15. Kod zostawię Wam na dole, także koniecznie zajrzyjcie po kod i przetestujcie. A jak przetestujecie, to dajcie mi znać, czy się u Was te produkty sprawdzają i czy są tak świetne i cudowne, jak tutaj Wam o nich mówię. Dobra, jedziemy dalej, bo się trochę rozgadałam. Kolejna rzecz z firmy Dove to jest olejek pod prysznic. Jeżeli chodzi o ten olejek, to zobaczcie, takie jest zużycie, ponieważ Krzysztof mi notorycznie ten olejek podbiera i już ostatnio aż zwróciłam mu uwagę, mówię, słuchaj stary, co ty wyprawiasz? To jest moje, jak chcesz, to iść do Butza i sobie kup. Jeżeli chodzi o ten olejek właśnie z Dove, to ja się dowiedziałam o nim od Marysi, mojej koleżanki tutaj z Brentwood. Byłyśmy razem na zakupach, gdzieś tam przy okazji, i powiedziała mi w Butcie, że jest to świetny olejek marokański, ma w sobie też zawartość oleju arganowego, który naprawdę działa świetnie na skórę, koi też tą skórę i przynosi ulgę. Jest przepiękny, pachnący, konkretny, uwielbiam i się nie klei, bo ja nie lubię takich klejących rzeczy pod prysznic. On jest natomiast od razu po zmyciu, czujemy, że nasza skóra jest taka fajnie nawilżona, także tutaj kolejny ulubieniec zdecydowanie Dove i olejek pod prysznic, naprawdę super sprawa, koniecznie sobie sprawdźcie. Okej, jedziemy dalej. Tutaj już tylko szybciutko powiem Wam o pomadkach, też tych naturalnych, które mają w sobie papryczkę chili, które mają w sobie kwas hialuronowy, to są Volume Lip Balm. Na moim kanale jest test tych oto produktów, także zostawię Wam linka na dole. Tutaj się nie będę rozgadywać, ale przyniosłam Wam ostatnio mój ukochany kolor i muszę Wam powiedzieć, że jestem w szoku, że taki kolor na ustach tak fajnie wygląda i tak mi pasuje, co też wiele z Was stwierdziło, więc dziękuję. To są pomadki, tak jak mówię, naturalne, też nie testowane na zwierzętach. Te pomadki optycznie powiększają usta i super je nawilżają, ale już tutaj nie będę dużo mówić. Ulubieniec jest, jest, bo cały czas notorycznie używam tą i różową. Różowa po prostu też leży cały czas w torebce, także zajrzyjcie na test, jeżeli chcecie się o tej marce coś więcej dowiedzieć. Kolejna rzecz do pielęgnacji mojej cery, której używam zazwyczaj wieczorem, jest to rozświetlające serum do twarzy, dzika róża, cyprys z witaminą E i witaminą C. Wystarczył dwie krople tutaj pipetką, sobie słuchajcie, dwie krople na rączkę, rozsmarowujemy, masujemy naszą twarz i tak zostawiamy i przepięknie, słuchajcie, buźkę nawilża, buzia ma taki zdrowy wygląd, wypoczęty, 30 ml i wybaczcie, że nie przeczytam Wam tej firmy, zawsze się śmieję, bo nie wiem, jak powinno dobrze się ją przeczytać. Iosis, nie wiem, jeżeli wiecie, to napiszcie na dole. Serum cudowne i to jest taki mój rytuał właśnie, jeżeli chodzi o wieczorną pielęgnację. Jedziemy dalej, jeżeli jesteśmy jeszcze przy kosmetycznym ulubieńcu. Clarins, słuchajcie, najlepszy, już teraz mogę podsumować, balsam brązujący do twarzy, dekoldu. Uwielbiam, ja to już Wam mówiłam 100 razy w moich filmach, że nie cierpię samoopalaczy. Jeżeli używam balsamu brązującego, to tylko z Saint-Tropez albo z Dove Summer Glow. Tutaj zostałam skuszona opinią YouTube'a i nie pożałowałam. Przez całe wakacje smarowałam sobie buzię, dekolt, tutaj też ramiona, żadnych plam, przepięknie pachnie. Już po pierwszym użyciu twarz moja była taka złocista. Cena 20 funtów, więc nie mała, ale jest wydajny, zobaczcie, godny swojej ceny, także polecam. Obiecałam w jakimś tam filmiku, że powrócę do niego, że wspomnę o nim, jeżeli się u mnie sprawdzi, tak więc to jest ten moment sprawdzony, przetestowany, polecam serdecznie, balsam brązujący do twarzy. Tylko pamiętajcie, że on też trochę brudzi ręce, więc najlepiej robić to w rękawiczkach. Ja natomiast mam fajny patent, nakładałam go na wacik higieniczny, na płatek kosmetyczny i płatkiem kosmetycznym sobie jeździłam po twarzy i super, żadnych zacieków, żadnych plam, polecam serdecznie i ten zapach, no po prostu, chyba cały czas mi się teraz będzie kojarzył z wakacjami. Jeżeli chodzi o zapach i nie wiem, gdzie jest ta nakrętka, ostatnio Wam mówiłam na Daily Boogie, że po prostu skradł mnie po całości. Mam jeszcze kolejny zapach, ale dopiero od niedawna go testuję, chociaż to jest Torpeda. Jeżeli oglądacie mnie tam, to wiecie, że wspominałam o włoskich perfumach za 20 zł, dostępnych gdzieś tam w supermarketach, na stronie saluti.pl i jestem nimi oczarowana. Ale to są perfumy już sprawdzone, które od jakiegoś czasu używam. 2 funty były kupione z myślą do torebki, do odświeżenia podczas wakacyjnych upałów, natomiast jestem im wierna, uwielbiam Unicorn Kisses.
Tak, wszyscy jesteśmy unicornami ostatnio. Przepiękny zapach, bardzo trwały, cudowne różowe jednorożce, zapach bardzo wydajny, bardzo długo się utrzymuje, także polecam. Tanie czasem po prostu nie znaczy złe. I dwie ostatnie rzeczy, niekosmetyczne. Pierwsza to jest taka oto lampka. Wiem, że wiele z Was ma, że można je dostrzec naprawdę wszędzie, ale często też przy okazji tych starszych filmów pytaliście mnie o tą... rzęsa się skleiła. Pytaliście mnie o tą lampkę. Ona jest z Primarka, ale tak naprawdę możecie ją dostać wszędzie i ona robi całą robotę. Czy to do robienia zdjęć, czy do tła, czy wieczorem, słuchajcie, kiedy się relaksuje gdzieś tutaj w sypialni po kąpieli, to ta lampka robi po prostu mega wrażenie i taki fajny nastrój w pokoju. Także słuchajcie, ona kosztowała naprawdę niedużo, jest fantastyczna, chyba były też w Biedronce, także to zdecydowanie ulubieniec moich ostatnich miesięcy. Cały czas wieczorami ją paliłam i jest fajna. Czy zapalona, czy nie, wygląda naprawdę uroczo i ten kolor miedziany, rose gold, coś w tym stylu, jest super. I ostatnia rzecz to jest herbatka z Herbapolu. Zakochałam się już po pierwszej torebce, słuchajcie. Kwitnąca wiśnia, herbata zielona z Herbapolu, cudowna! Smak jest rewelacyjny. Jeżeli jesteście maniaczkami herbat, jeżeli lubicie zieloną herbatę i wiśnie, to koniecznie musicie spróbować, bo myślę, że też skradnie Wasze zmysły po całości, tak jak skradła moje. O herbacie dużo nie będę mówić, no bo... prawda, co tu dużo mówić o herbacie, jest po prostu przepyszna i tyle. I to by było na tyle w moich ulubieńcach września. Koniecznie dajcie znać, co w tym miesiącu skradło Wasze serducha. I nie tylko, bo tak jak mówię, tu są produkty, które już od wakacji w sumie stosuję. Dajcie znać, co Was porwało, może trochę polskich produktów, bo już wracamy do Polski. Także wiecie, też będzie napad na pewno na Rossmana, na Naturę i inne drogerie. No i co, ja już się z Wami żegnam, dziękuję za mile spędzony czas, przysyłam buziaczki. Mua, pa, pa.